Od pierwszych sekund spotkania zawodnicy z Wygiełzowa udowadniali, że ich pierwsza lokata w tabeli nie jest dziełem przypadku. Orły zamknięte na własnej połowie broniły się nieźle, sporadycznie wyprowadzając kontrataki. Zawodnicy w zielonych koszulkach przeważali, łatwo dochodząc do sytuacji bramkowych. Wynik jednak się nie zmienił, głównie za sprawą niezłych interwencji bramkarza Orłów, Korneliusza Łowca. Napór Wygiełzowa trwał i w 12 minucie Łukasz Grabowski otworzył wynik meczu. Strzelona bramka tylko zmotywowała zawodników z Wygiełzowa do dalszych ataków. W 17 minucie Paweł Wierzbic wykorzystał błąd obrony Orłów, trafiając na 2-0. W końcówce pierwszej połowy gra Orłów się posypała, co skutecznie wykorzystał lider ligi, trafiając przed przerwą jeszcze dwukrotnie. Po zmianie stron na 5-0 podwyższył Filip Zając. Wysokie prowadzenie sprawiło, że Wygiełzów uspokoił grę i nieco się cofnął. Mając więcej miejsca na skuteczne rozegranie w środku pola, Orły starały się nieco zmniejszyć straty. W 29 minucie Marek Tokarz z ostrego kąta trafił na 1-5. Stracony gol tylko podrażnił zawodników z Wygiełzowa, którzy ponownie rzucili się do ataku. W 37 minucie po bramce Wojciecha Głucha było już 7-1. Minutę później najstarszy zawodnik ligi Zbigniew Domurat pokonał Krzysztofa Proksę i ustalił wynik spotkania na 7-2. Pojedynek wicelidera rozgrywek Północy z ostatnią drużyną ligi Luksem Pogorzyce zapowiadał się na jednostronne widowisko. Niespodziewanie w drugiej minucie meczu to zespół z Pogorzyc wyszedł po bramce Mariusza Rogalskiego na prowadzenie 1-0. Północ po stracie gola przejęła inicjatywę, walcząc o wyrównanie. Luks bronił się rozpaczliwie, ale skutecznie. Mimo wielu okazji Północy, zawodnikom tej drużyny nie udało się do przerwy wyrównać i pierwsza odsłona spotkania zakończyła się niespodziewanym prowadzeniem Luksu Pogorzyce 1-0. Po krótkiej przerwie Północ błyskawicznie wyrównała. Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Minutę później najlepszy strzelec rozgrywek, Jan Bogucki, trafił na 2-1. Zespół z Pogorzyc się nie poddawał i w 25 minucie zdołał wyrównać stan rywalizacji. Remis podrażnił zawodników Północy, którzy rzucili się do ataku, ponownie spychając Luks do głębokiej defensywy. W 28 minucie Chrzanowianie prowadzili już 4-2, gdy Jan Bogucki minął bramkarza rywali i skierował futbolówkę do pustej bramki. Gra Luksu się posypała, a ostatnie 10 minut spotkania to popis skuteczności wicelidera ligi. Zawodnicy Północy cały czas nacierali i z zabójczą skutecznością zdobywali kolejne bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Północy Chrzanów 9-2. W pozostałych meczach tej kolejki KS Energetyk pokonał Protektor 11-2. MKS Chrzanów wygrał z Solideksem Chełmek 3-1, zaś Antalya zremisowała z MKS-em Rembut 2-2. Po 7 seriach gier Magic Sport Ligi Futsalu na czele tabeli pozostaje zespół z Wygiełzowa z kompletem zwycięstw. Północ z 16 punktami dorobku jest druga.